Za chwileczkę spotkanie numer 3, jak wspomniałem, gospodarze, czyli Orzeł Jelcz-Laskowice podejmuje czwartą drużynę ubiegłego sezonu futsal ekstraklasy Red Dragons Pniewy. Po pierwsze Beniamin, jak po drugie zespół najmłodszy i z najskromniejszym budżetem. Ale jak się chce grać, no to można grać i bez tego, tak jak teraz. Ładnie rozpracowana akcja dwójkowa. Łukasz Frajtak asystował natomiast strzelcem pierwszej, otwierającej wynik spotkania bramki jest gracz oznaczony numerem 11, mianowicie Adrian Skrzypek. No i po niespełna dwóch minutach mamy 1-0 dla Red Dragons Pniewy. Przecież to bramkarz, który już był w kadrze Polski, ale o tym za chwilę. Jeszcze teraz szansa na 2-0 i tak też się dzieje. Frank Fernandez ruszył się w lewo, natomiast delikatnie, ze stoickim spokojem musnął piłkę oznaczony numerem 16 Oskar Stankowiak i podwyższa wynik prowadzenia na 2-0. Piasek. Jest bramka! Zawodnik z numerem 15, Piotr Błaszczyk, strzela na 3-0. Chyba mocno dał się we znaki ten pierwszy mecz ze Skwadrą Muskrą, ekipie Orła. Odpoczywali zaledwie godzinę. No i teraz już w 14 minucie pierwszej połowy przegrywają 0-3. Bardzo precyzyjnie. Adam Wachoński kontra Frank Fernandez ze stoickim spokojem. Adam Wachoński strzela w długi, na dalszy słupek, no i umieszcza piłkę w bramce. Jest 4-0 dla Red Dragons Pniewy. Spotkanie Orła Jelcz-Laskowice z Red Dragons Pniewy kończy się zwycięstwem klubu z Ekstraklasy 4-1. Bramki strzelali Skrzypek, Stankowiak, Błaszczyk i Wachoński. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę.